Cześć wszystkim, siemanko, witam moi drodzy kochani serdecznie, z tej strony Juken. Przed wami 39 odcinek z levelowania nowego konta w Fishing Planet. Dziś moi drodzy przedstawię wam idealną, naprawdę idealną zanętę na karpia na deltę. Nie jest to niewątpliwie clickbait, zaraz się o tym przekonacie, poznacie tę zanętę, która zresztą już była pokazana w poprzednim 38 odcinku, bo to co tutaj wam powiem jest nawiązaniem, jest takim update'em do poprzedniego 38 odcinka, w którym pokazywałem wam, jak ogromne karpie na delcie łapać. To jest bardzo długi odcinek, pokazuje wszystkie szczegóły odnośnie karpi. A w tym odcinku skupiamy się tylko i wyłącznie na zanęcie, którą chcę wam pokazać i jak jej używać przede wszystkim, bo to też jest bardzo ważne, jak ja tej zanęty używam. Koledzy na łowisku na delcie pisali, żebym pokazał, jak tą zanętę używam i jakie są w niej składniki. No ale pewnie każdy i każda z was się zastanawia, no skoro mówię, że zanęta jest idealna, to jakie są fakty idące za tym, że ta zanęta jest idealna. A więc moi drodzy, wbiłem na 48 levelu, już nie pamiętam, mi się te jakby odcinki mylą, bo pamiętajcie, nagrywam ich po parę dziennie tak naprawdę. Wy widzicie codziennie nowy odcinek, a ja po kilka odcinków dziennie nagrywam i kilka leveli dziennie wbijam, więc zrozumcie, że może mi się już tam mylić, co gdzie się działo, bo strasznie dużo tutaj tego dla was tworzę. Natomiast mniejsza o to. Zacząłem używać zanętę. Zanęta, którą stworzyłem, moi drodzy, jest zanętą na totalnym spontanie. Macie ją w poprzednim odcinku pokazaną również, jak na nią łowię. Teraz się skupiamy na zanęcie. W każdym razie, 48 level około, nie było dostępnych wszystkich składników. No bo tak naprawdę te zanęty dopiero odblokowują się od 50 levelu. Takie w komplecie. No więc na totalnym spontanie jeden składnik musiałem zamienić, a drugi po prostu z niego zrezygnować. Pokombinowałem i w taki sposób, moi drodzy, stworzyłem tę oto idealną zanętę, którą właśnie wam zaraz pokażę, na co tutaj się stało. Zobaczcie. Unikatowy karp. 29,2 kg. Tego samego dnia w tej samej siatce 24 kilo. 24,6, tak? 20, no i tam parę małych i medale. Siatki nie wypuszczałem też, wiadomo, dyszki się, jakieś zwykłe, tutaj się trafiły zwyklaczki, ale ja ich nie wypuszczałem z siatki, ładowałem jak leci. Także tak wygląda moja siatka, która mogłaby wyglądać lepiej, gdybym więcej czasu poświęcił, ale chcę wam pokazać unikaty. Spokojnie cztery unikaty w siatce są. Na tej zanęcie spokojnie, jak tak bardziej przesiedziałem, od 5 do 6 unikatów na siatkę możecie mieć, kiedy kończycie dobę. Kiedy ją zarzucałem, pierwszy rekord na pierwszym spocie pobiłem, był 27 kilo. W ogóle byłem w szoku, bo każdy z was, kto jest na delcie, wie, że złowienie karpia, no już 22 kilo unikata, to graniczy z cudem, a tutaj mi 27 wpadł. Mówię, no super, chyba nie da się tego rekordu pobić. Tego samego dnia na innym spocie padł mi karp 28,5. No i dzisiaj, kiedy nagrywam ten odcinek, zobaczcie, 29,2 kilo, pewnie gdzieś tam w rankingu się załapałem. Co to jest za zanęta? Powstała, mówię, na 48 levelu tę zanętę możecie śmiało już skomponować. Na pewno nie będzie ona jakaś super tania, ale jak też robiłem przelicznik, jeżeli załóżmy, jesteście na delcie 3, 4 czy 5 dni, czyli przesuwacie czas, tak? Czyli przedłużacie tylko te 2000 za przedłużenie, to tak naprawdę sam pobyt na łowisku, ja to gdzieś, nie wiem, czy w poprzednim odcinku nawet pokazywałem, ale w wielkim skrócie, na zanętę wydacie 20 tysięcy. Nie jest to mało, jest to dosyć sporo kasy, natomiast jeżeli jesteście parę dni na łowisku, a za siatkę macie, no tak jak widzicie, tu jest mało, bo jakby jest dużo zwyklaków, to jest tak około 31 tysięcy, ale myślę spokojnie 35 tysięcy możecie na takiej siatce z medalami i z unikatami wyciągnąć, no ale niech będzie nawet te 30 tysięcy, no to przez 4 dni macie 120 tysięcy. 20 tysięcy zwraca się za zanętę, powiedzmy 10 za wejściówkę. No i tak jesteście bardzo, bardzo dużo do przodu, tak? Zanęta wygląda tak. I teraz jest ważne, jak jej oczywiście używać, to też wam powiem, bo ja używam ją w pewien taki sposób zupełnie inny niż robi to większość osób. Carp Rival 1500, całą paczkę wrzucacie. Big Riverin Brimmer wrzucacie połowę opakowania, 500 gram. Grand Fish Feeder też połowę, 500 gram. Ja tutaj oczywiście chciałem wrzucić tego Catfish Destroyer, ale on niestety od 50 levelu jest dostępny, więc sobie zamieniłem na Grand Fish Feedera i to się okazało strzałem w dziesiątkę. Kolejna rzecz to są dwa dodatki.
niestety tylko dwa, bo CSL jest dostępny, jak dobrze pamiętam, od 50 levelu, albo nawet już od 49, ale ta zanęta oddaje, więc nie będę na razie zmieniał, na razie potestuję na niej. Czyli Tutti Frutti 60 gram, Sweet Kurcjan 60 gram. To się tutaj, myślę, że zmiana tych proporcji na 50 czy na 70 nie ma sensu. Tak najlepiej póki co oddaje. Zmieniałem na 70, nic tam lepiej nie było. No i dwa dodatki do tego wszystkiego po 230 gram hempcorna, policake, pija, jakkolwiek to się zwie. I oczywiście chciałem całe opakowania wrzucić, natomiast one nie wejdą. Jak będziecie wrzucali do zanęty, zresztą zaraz wam to pokażę, bo będziemy tą zanętę, moi drodzy, testowali, bo chcę wam pokazać, jak ona sobie tutaj na przykład pójdziemy, jak ja jej używam. Czy od razu wam coś na niej złowię, tego nie wiem, ale... Tak, jeżeli mam... No właśnie, i bardzo ważna rzecz, jeszcze zanim przejdziemy. Teraz sobie już mogę przewinąć. Słuchajcie, bardzo, bardzo... O właśnie, tu macie podsumowanie mojej siatki. 14 tysięcy expa, 31 kasy, myślę, że całkiem spoko. Kolegom dzisiaj markerki dałem, także pozdrawiam serdecznie kolegów z łowiska i dzięki za inspirację, żeby właśnie nagrać odcinek na temat zanęty. Słuchajcie, moi drodzy, bardzo ważna rzecz, bo to zanęta zanętą, ale wiecie, że zanęta jest dodatkiem, tak? To, że będziecie mieli zanętę, nie gwarantuje wam sukcesu. W moim przypadku, możecie podzielić się w komentarzach, jak będziecie testowali, czy u was też tak to działa, jak mówię, bo u każdego może to różnie działać, ale chcę wam jak najwięcej szczegółów powiedzieć, jak tą zanętę stosuję. Słuchajcie, słoneczko, tak? Mamy dwa szczyty, więc zaczynam równo od 5 rano nęcę, bo to nęcenie niestety z godzinę nam zajmuje przy tych, kurczę, małych rakietach. I spokojnie na jednym spocie jestem do około 7, tak do 8 właściwie. I o 8 już te brania zanikają. Przechodzę na inny spot, gdzie nie nęcę. Podłowię sobie 2-3 medale. Przesuwam na godzinę 17 i nęcę na jeszcze innym spocie. I tam te brania zaczynają być gdzieś w granicach 18, akurat jak skończę nęcić. W przypadku chmury, no to po prostu cały czas łowiłem i to macie akurat przykład, jak zaczynałem nagrywać, łowiłem w czasie chmury, tego 29 kilo złapałem na chmurę i jakoś tak kończyłem, jak ten tutaj spadek się zaczynał. Miałem już siatę prawie pełną. Czyli i jeszcze macie słońce za chmurą, o coś takiego, to tak robię tak samo od rana, również ten szczyt, ale tutaj lepiej oddaję wieczorem na drugim spocie. Więc o co chodzi z tą zanętą? Ona oddaje w każdą pogodę. Identyczne mam składniki, identyczną zanętę. Oddaję, słuchajcie, w każdą, dosłownie w każdą pogodę. Co ciekawe, oczywiście nie zmieniałem w żaden sposób przynęty, czyli łowię, słuchajcie, na haczyki 10-0, łowię na groszek, łowię na kukurydzę, łowię na słodką kukurydzę. No i tutaj mam, bo sobie kupiłem, poszalałem niepotrzebnie, zresztą kupiłem wędkę karpiową. No ale niestety okazała się lipą, mój błąd, to jest jeden z błędów, który nie robić, nie ma sensu kupować wędki karpiowej na razie, bo niestety haczyki mamy dostępne tylko 4-0 i na to tylko pizderytka biorą, także ta wędka karpiowa generalnie jest, i te maluchy, które w siatce widzieliście, właśnie wzięły się z tej wędki karpiowej, no niestety, moi drodzy, niestety. No i tu mamy właśnie tą rakietę, no ona niestety nie jest zbyt duża i troszkę tego rzucania jest. Tutaj niestety się buguje, jeśli chodzi o zanęty. Od razu muszę wam to, moi drodzy, powiedzieć, że to się strasznie buguje, więc zapiszcie sobie te składniki, zapamiętajcie, bo często jest tak, że jak tutaj uzupełniacie, zresztą wam to pokażę, patrzcie. Niestety tutaj w Fishing Planet ręcznie ja sobie wpisuję, równe po 500, zobaczcie, mamy składniki, tylko musimy je dodać, tak? Kiedyś to działało dobrze, a w tej chwili, jeżeli już macie zapisany ten przepis, to niestety nadal nie będziecie mogli zmieszać. Buguje się strasznie i no nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. 60, zobaczcie, niby mamy dodane Tutti Frutti też 60, ok, i Olicake Pea, no ale się wystraszyłem, ostatni mam, dobra, bo ja tak sobie kupowałem na 6
nęceń, także ostatnie mam to nęcenie, mogę dla was pokazać. Po 230. I zobaczcie, wszystko dodałem tak jak trzeba, nie można zamieszać. To jest zbugowane potwornie, więc niestety trzeba robić tak, że to kasujecie, więc warto tą zanętę, jak nie jesteście w stanie na pamięć pamiętać, warto ją po prostu, wiecie, ja już pamiętam, bo tyle razy to robiłem, ale warto ją mieć gdzieś na kartce z boku czy w notatniku zapisaną. I niestety musicie dodawać ręcznie. To jest wina Fishing Planet akurat. Żebyście się nie zdziwili, że się nie da zamieszać. To nie jest, że wy coś zrobiliście źle, tylko to jest wina Fishing Planet. Ewidentna. Także to też wam chciałem powiedzieć, no skoro mówimy jak zanętę używać, no to chcę wam pokazać to jak najlepiej. I wtedy robicie, i teraz bardzo ważna rzecz, którą chcę wam pokazać, dodajecie oli sake PA 230 i zobaczcie, co się stanie przy dodawaniu hempcorna. Jak piszecie 230, to się zrobi coś takiego. Musicie na to też zwrócić uwagę, żeby przed mieszaniem, żeby tu kliknąć i ten wskaźnik przesunąć akurat na 230 wejdzie, jest cała zanęta. Także zwróćcie uwagę, jak będziecie hempcorna dodawali, że najpierw wam się doda mniej i że trzeba tutaj kliknąć na te takie ustawienia. Nawet jakbyśmy się uparli, 32 byśmy dali, ale oczywiście nie chcemy. Zanętę oczywiście mieszamy. I już wam pokażę, jak jej używam. No i może od razu powinno być jakieś branie. To dla widza jakaś rybka może jeszcze będzie, żeby pokazać wam. Ale to mówię, to macie poprzedni odcinek jak coś, także w ogóle będzie, moi drodzy, bardzo, bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz. I będziecie całą playlistę obserwowali. Ja sobie, słuchajcie, rozkładam już od razu stojaczek. Biorę wędkę właśnie numer 6, ona była chyba. I teraz słuchajcie, mamy tej zanęty 4,5 kilo, tak? Rzucam sobie w markera tak te 500 gram do tych 4 kilo. Dosłownie kilka rzutów sobie robię. Nie robię czegoś takiego, jak wszyscy robią, że rzucam całą zanętę, a później wędki. Nie. Mi się sprawdza właśnie idealnie ta metoda, zaraz się przekonacie. Idealnie sprawdza się ta metoda, że troszeczkę podnęcicie. Dosłownie troszeczkę. Tylko tutaj jest niestety daleko i no tak 36 metrów, więc możecie sobie klipa ustawić, żeby dalej wam nie rzucało niż na 36. Jak wędkę będziecie rzucali, to wtedy możecie najwyżej podciągnąć o te 2 metry. Ale tak plus minus, wiecie, tu nie chodzi, że macie idealnie w ten marker rzucić, to i tak działa bardzo fajnie. Tu będzie na pewno krócej mi się rzuci. No nieważne. Widzicie 31, no tak się rzuca, ale to jakoś działa algorytmowo, że i tak będziecie te ryby łowić, nie? Także do tych 4 kilo rzucacie tej zanęty, żeby zostało. Nie rzucacie po prostu całego jak leci, bo to jest bez sensu według mnie. Marnujecie czas, gdzie macie zaraz szczyt. I nie wiem, czemu inni też tak pokazują. Według mnie jest to kompletnie szkoda czasu. Więc rzucacie... No niestety te rzuty są minusem. Tutaj powiem wam szczerze, nawet jakby za Batcoiny była jakaś taka motoróweczka, która tą zanętę wywozi i całą tam wrzuca... Ja bym z miłą, taką niby na pilota, tak jak w świecie realnym takie istnieją, to ja bym miłą chęcią na przykład takie 100 bitcoinów za taką motoróweczkę zapłacił. Skoro zbieram te monetki, to... No i ostatni rzut. Ostatni rzut, moi drodzy, klipa, mówię, mamy ustawionego, robicie na maksa. Ja sobie odkładam tą wędkę na trzeci slot i zobaczcie. I rzucamy już sobie teraz normalnie. Kukurydza, haczyki 10-0, cyk. Jak się wam trochę dalej rzuci, pamiętajcie, marker tylko plus minus do nęcenia wam pomaga. 35 może być. Na pierwsze. Dalej. Kukurydza. Troszkę na lewo postaram się rzucić. Dobra. I zobaczycie, jak zaraz zacznie dzwonić. 36. Niech będzie, bo tak też rzucaliśmy. No, 35 się zrobiło. No i trzecia. Słodki groszek. No, możemy gdzieś tak też tu rzucić. Ciuteczkę dalej. No zobaczycie, że jak nęcicie w danym promieniu, to i tak będą te ryby wam brały. 38, niech tak zostanie. Zobaczycie, jest taki przeskok, tak? Czyli 4 metry macie tej tolerancji. No i w tym czasie, jak rzuciłem te wędki, będę rzucał sobie dalej. I dalej będę sobie nęcił
I tak w praktyce wygląda to tak, że parę razy zdążycie rzucić z tą zanętą i już macie pierwszego unikata. Że tak naprawdę nie jesteście, nawet nie jestem przekonany, ja oczywiście robiłem to, ale raczej bym poradził wam taką metodę, że możecie użyć połowę tej zanęty. Że tak naprawdę na delcie, bo co innego jest na Weeping Willow w Anglii, tam tych karpi jednak unikatów bierze dużo. Ja myślę, że spokojnie możecie połowę tej zanęty tylko użyć. Bo nie jesteście w stanie czasowo, to też musicie patrzeć na czas, który w grze mija. Tutaj około 7 rano te brania już zanikają. To wszystko oczywiście zależy od wielu czynników. Tutaj temperaturę wody mamy trochę tylko 14 stopni. Więc może być tak, że tylko jeden unikat siądzie. Bo z tego co zauważyłem, że jeśli woda jest cieplejsza, jak to na przykład było wieczorem na drugim spocie, to bez problemu 3 unikaty wyciągniecie, ale przede wszystkim też te ogromne. A jeżeli woda tak no, jest troszeczkę poniżej 16 stopni, no to może wam siąść jeden konkretny. Znaczy konkretny, taki średnio konkretny, 24-25 kilo. No dla mnie to jest średnio konkretny. Dla mnie konkretny to by był teraz, jakbym 30 kilo złowił. To przy odcinku z zanętą na pewno byłoby coś mega. Także myślę, że moi drodzy, ja sobie tutaj porzucam, zrobię pauzę i jak będzie jakieś konkretne, naprawdę konkretne branie, to na zakończenie odcinka będziecie mieli dla widza rybkę. Także fajnie, że jesteś, fajnie, że komentujecie te poradniki, też często na czacie, na łowisku piszecie. I tak mnie namówiliście, żeby pokazać konkretnie, jak używam tą zanętę, to macie krok po kroku pokazane, jak używam tą zanętę, w jaki sposób ja to robię. Dokładnie krok po kroku, jak mieszam, na jakich przynętach łowię, na jakich haczykach łowię, w jaką pogodę, to wszystko wam pokazałem i tu mogę wam śmiało powiedzieć z ręką na sercu, że używamy wędek gruntowych, używamy tylko kukurydzy, groszku i słodkiej kukurydzy, słodkiego groszku i tak naprawdę każdą pogodę ta zanęta oddaje. W jedną bardziej, w inną mniej. Zauważyłem, że taka ciekawostka, mogę wam zresztą na markerze pokazać. Mimo że to jest taki paradoks, bo zanęta generalnie jest zrobiona na słodko. Tak? No bo mamy Sweet Kurcian, mamy Tutti Frutti. Zanęta jest ewidentnie zrobiona na słodko. No i paradoksalnie, słuchajcie, największe okazy i więcej brań było, kiedy było na przykład pogoda chmura lub słońce za chmurą. Samo słońce nie oddawało tak idealnie. Ale może to przez temperaturę wody wynikać. Pewnie nam się pierwszy zawsze medal trafi, to musicie się z tym liczyć, że pierwsza ryba to zazwyczaj jakiś medal skakuje, bo jeszcze ta zanęta, wiecie, nie wjechała. Już złowię medala, ale obiecałem dla widza unikata, więc mniej więcej tak to wygląda, jeśli chodzi o nęcenie. Jeśli chodzi o to, jak łowić duże karpie, to moi drodzy, możecie sobie zobaczyć w poprzednim odcinku, który może wam przypnę po prostu, bo może wam się to, moi drodzy, przydać. Tam po prostu pokazuję cały ten mój proces łowienia. Dokładnie, na jaki spot przechodzę, o której porze, który spot o której porze oddaję, jak zapełnić siatkę. To wszystko właściwie macie w poprzednim odcinku i tutaj no, nie ma sensu tego powielać. Tutaj skupiamy się tylko na tym, jak nęcę. I właśnie zobaczyliście, że w taki sposób, moi drodzy, to działa, że ja sobie już wrzuciłem te trzy wędki, one już sobie leżą, już w międzyczasie medala wyciągnęliśmy. Ja sobie mogę donęcać, tak? No bo w momencie, kiedy ja bym do 6 rano, przypuszczam, że przy tej rakiecie to grubo ponad do 6, miał tylko świgać tą zanętę, to byłoby bez sensu, moi drodzy. Bez sensu, bo ja już w tym czasie jednego unikata jestem w stanie wyciągnąć. I zobaczycie, że jeszcze nęcąc spokojnie unikata wyciągnę. I co wam oczywiście zaraz pokażę, zrobię chwilę pauzy, żeby dla widza na pożegnanie, przecież taka metoda się u mnie ostatnio zrobiła, że zawsze na pożegnanie, na koniec odcinka dla widza trzeba jakąś dużą rybkę wyciągnąć. Także pozdrawiam wszystkich pozytywnych ludzi, wszystkich kolegów, koleżanki z łowiska, którzy
piszecie, pytacie o nowe odcinki. Dzięki, to mega motywuje. Róbcie tak więcej, na pewno będzie więcej fajnych i wartościowych materiałów, bo sprawia mi to ogromną frajdę. Także za chwileczkę się widzimy. Aha, i tutaj właśnie widzieliście, trochę mi tak zboczyła ta rakieta. Nie przejmujcie się tym, jak tam troszeczkę świgniecie nieidealnie, to działa, bo to algorytm, mam wrażenie, w świecie realnym może by to, wiecie, różnica 2 metry robi, ale tutaj o metr nie chodzi. Tutaj te markery są, one są tylko wyznacznikiem. Zobaczcie, 32 metry rzuciłem, a to i tak, wiecie, no jeżeli macie markery na tym, powiedzmy, drugiej mapie, i znaczy drugiej mapie, drugim spocie, przepraszam, no to rzucamy blisko i tam jest łatwo trafić, bo rzucacie na 18 metrów. Bo tu musicie śwignąć te 36 metrów, więc te wcelowanie, no nigdy idealnie nie wcelujecie. I dlatego między innymi tej zanęty nie... Aha, i teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Stosowałem na tamtej wyspie, znacie tą wyspę tradycyjną, z której każdy łowi, widzicie, ile kolegów tam jest. Stosowałem tam, słuchajcie, zanętę. Nawet zrobiłem taki myk, to miał być odcinek dla żartu. Nie wiem, czy go w sumie ostatecznie wrzucę, czy nie. Ale zrobiłem taki odcinek dla żartu, że z kajaka nęciłem, bo tam ciężko było trafić, więc nęciłem, słuchajcie, z kajaka. No i wróciłem na wyspę, wrzuciłem wędki, złopiłem tam oczywiście 3 unikaty, natomiast one były bardzo małe. One wszystkie były poniżej 20 kilo. Może tak akurat przypadło to na dniówkę. Nie ma reguły, ale jeszcze to też będę testował, ale tak swoją drogą właśnie taki pomysł wam podsuwam. No tutaj w zasadzie moglibyśmy zrobić dokładnie to samo, słuchajcie, jeżeli rzucanie, tylko wiecie, tracicie trochę czas, aczkolwiek, słuchajcie, widzicie, to trzeba by przeliczyć, bo okej, okay, teraz niby sobie rzucamy, już 2 złowiliśmy medale, przepraszam, ale oczywiście gdybyśmy tam podpłynęli kajakiem, to pamiętajcie, że nie rzucalibyśmy tą rakietę na 36 metrów, tylko na przykład na 6, więc opróżnienie tej rakiety zajęłoby o wiele mniej czasu. Ja takie coś zrobiłem tam na wyspie, zresztą wiecie co, nagram dla was jeszcze raz ten odcinek z tym kajakiem. Tak, tak zrobimy. Będzie taki odcinek troszkę z dystansem dla beki. Dobra, także widzimy się za chwilę, jak będę wyciągał unikata. No, z mojej strony to tyle, jeśli chodzi o zanętę. Jak macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego, to tutaj pokazałem, to śmiało piszcie, moi drodzy, pytajcie, jak macie jakieś propozycje, co chcielibyście zobaczyć, co chcielibyście się dowiedzieć, to też śmiało pytajcie. To postaram się chociaż takie krótkie odcinki nagrywać z odpowiedzią dla widza. Może będzie to po prostu w postaci shortów. Szybka odpowiedź na jakiś wasz komentarz. Możemy taką serię zrobić, jak macie jakieś pytania, piszecie, pytacie. Ja na to po prostu szybko odpowiadam i pokazuję wam daną rzecz. Na razie oczywiście jeszcze nie mam tyle kasy, żeby skakać po innych łowiskach, żeby wam coś pokazywać, ale jak będziemy mieli tak na karpiach trochę dorobione, level trochę wyższy, to mogę tak dla widza zrobić. Także wy też ze sporym opóźnieniem widzicie te odcinki, bo powiem wam szczerze, dzisiaj, kiedy nagrywam to o zanęcie na delcie, to dzisiaj wlatuje dopiero 15 odcinek z białego łosia. Także wiecie, no sami widzicie, jaka jest różnica. Ja to nagrywam, kiedy wlatuje odcinek z białego łosia, kiedy wy to będziecie widzieli, pewnie za 2 tygodnie najwcześniej. Także też musicie mieć taką poprawkę na to, ale wasze komentarze czytam. Jeśli zadacie komentarz, mogę odpowiedzieć na niego na bieżąco, nagrywając dodatkowy filmik i na przykład wrzucając taką serię przykładowo albo o 11 w południe, albo o 21 na przykład wieczorem. Możemy takie coś zrobić, odpowiedź dla widza. I widz pyta taką serię i ja wam na to odpowiadam, nie ma problemu. To będą krótkie takie odcinki, które wieczorem czy w południe mogą się pojawiać poza tym, co jest tutaj w serii, bo tam macie opóźnienie, a jeśli zadacie pytanie, no to jestem w stanie nawet tego samego dnia wam na to pytanie odpowiedzi udzielić. A wiadomo, dla was często ten czas jest bardzo ważny. Jeżeli jesteście na danym łowisku, to pomocy potrzebujecie już teraz, a nie tak na przykład koledzy o coś tu pytali na łowisku. Jak ja mam im to pokazać, jak oni są teraz na łowisku, a za 2 tygodnie dopiero ten odcinek leci, także wiecie. Już pewnie będą dawno razem ze mną na Anglii. Dobra, ale dosyć tego zbędnego gadania, jak widzicie, gaduła straszny jestem, ale z tego co widzę, fajnie wam się miło to słucha, więc to też fajnie. Za chwilę unikacik i będziemy
skończyli. No jak powiedziałem, tak zrobiłem, moi drodzy. Leci pierwszy unikacik. Możecie porównać z czasem, zanim spauzowałem nagranie. Mamy 6 rano czasu gry. Jeszcze tam z kilogram do wrzucenia zostało. Jakiś mały unikacik. Pozdrawiam kolegów, którym markerki dawałem. Pozdrawiam. Fajne niki. Pozdrawiam serdecznie. Łowią tutaj też ze mną. Widzę, że fajne mam wyniki. Także koledzy łowią ze mną. Czekajcie, może coś tu piszą. A, to nie ten. Na pokój wejść, zobaczyć, czy oni coś tu piszą. Także mamy małego unikacika, myślę tak o 20 kilo. Oj, tak nie do końca, może 20. Może troszkę większy, bo przecież wędki mamy dosyć mocne. Nie no, raczej nie będzie to rekord osobisty, widzowie. To już by był szok, gdybym rekord osobisty nie, bo aż tak nie walczy. Widzicie, wszystko prawie na czerwono, ale dobrze mam skonfigurowany teraz sprzęt i mogę zapiąć kołowrotek na maksa. Jestem ciekaw, moi drodzy, troszkę sobie podpompujmy. O, jak na pompowanie on reaguje ucieczką, to powiem wam, że to tak z 20 kilo będzie miał dla widza. Ale by było fajnie dla widza rekord zrobić. O, zaczął się nagle obudzić, odchodzić. No, no. I tak jesteśmy w stanie na jednym spocie trzy karpie złowić przy tej zanęcie. To, że złowimy teraz unikata przy nęceniu, nie znaczy, że mamy ze spotu sobie iść. Właśnie wręcz odwrotnie, mamy zostać. Dobra, zaraz się dowiemy, co to za... Ale drifty robi ten karp. Patrzcie, no nie chce przyjść, nie chce przyjść. Koledzy już tam się pewnie śmieją na czacie, co ja tu ciągnę. Dobra, mamy. Pewnie będzie tak o 200 kilo. 26, no tragedii nie ma, moi drodzy. Widzicie? 26 kilo. Tragedii nie ma. I jakby się ktoś pytał. Podziękujmy, koledzy. Dzięki. Dobra. Słuchajcie, no tragedii nie ma. No i oczywiście ja robię tak, że dalej łowię. Zaraz pewnie sobie markera ustawię. Myślę, że sobie chyba zrobię, bo nie wiem, czy tutaj... Zaraz wam pokażę markerki, moi drodzy. Tylko, że mogę nie zdążyć wam na koniec markera pokazać, bo zaczną mi tak namiętnie brać. One tutaj już zaczynają brać. Mamy dwa markery, słuchajcie. 27 kilo. 27 kilo, no to sami rozumiecie, że nie będę markera stawiał na 26, bo to się no kompletnie nie opłaca. No dobra, no to tyle, moi drodzy, tyle odnośnie zanęty, sami widzicie, że ona działa. Chciałem tylko pokazać. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie.